Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie, tym razem na rynku w Chłobucku. Za chwileczkę przed nami są święta i tak myśląc sobie, jak złożyć życzenia wszystkim moim widzom, czy znowu wklejać jakieś rysunki, zdjęcia, czy inne formy tego typu, pomyślałem, że złożę te życzenia osobiście, bo tak jest chyba najfajniej. Możemy się zatracać w przesyłaniu kartek, różnych symboli innych, ale najważniejsze jest to, że przed nami najważniejsze święto, jakie mamy w naszym Kościele, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, żeby Wam się jak najlepiej darzyło na te nadchodzące święta, a oprócz życzeń mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Otóż jeśli jutro przyjdziecie tutaj na rynek o godzinie 12 i powiecie wesołego Alleluja do mnie, będę tutaj czekał na Was o godzinie 12 przy pomniku księdza Jana Długosza, mam dla Was taką książkę, którą będę mógł Wam wręczyć. Mam ich nie jedną, a 10, więc 10 osób, które się tutaj zjawi, będzie mogło ją ode mnie otrzymać. Książkę dostarczył do mnie Artur Dąbrowski, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Częstochowie, więc od niego i ode mnie taki mały prezent na święta Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego i czekam na Was jutro w piątek o godzinie 12 obok pomnika księdza Jana Długosza, tu na Chłobuckim rynku. Hasło, które trzeba powiedzieć, to wesołego Alleluja i książka jest Wasza. Do zobaczenia jutro.